dla Was zagadkę. Co znajduje się w tym pudełku? Część z Was pewnie pomyślała, że nic. Tymczasem jest tu coś bardzo ważnego. Coś, bez czego nie moglibyśmy żyć. Co to jest? Powietrze. Rzadko uzmysławiamy sobie, że powietrze w ogóle istnieje, prawda? Dlaczego? Może powietrze nic nie waży? Sprawdźmy to. Zamknę teraz w tym pudełku trochę powietrza i zważę pudełko. Tyle waży. Teraz wypompuję za pomocą takiej oto pompki powietrze z pudełka. Po wypompowaniu powietrza widać, że pudełko waży mniej. Różnica między wagą przed i po to masa powietrza. Jak widzicie, powietrze w tym pudełku ważyło 32 g. To mniej więcej tyle samo, co taki spinacz biurowy. W przeciętnej wielkości pokoju może mieścić się aż 25 kg powietrza. Wyobrażacie to sobie? Mimo, że go nie widać, powietrze naciska na wszystko, co znajduje się na Ziemi. W uproszczeniu siłę tego nacisku możemy nazwać ciśnieniem atmosferycznym. Pokażę Wam dzisiaj dwa doświadczenia, które obrazują ciśnienie atmosferyczne. Do wykonania pierwszego doświadczenia będę potrzebować dwóch pojemników próżniowych różnej wielkości, gumowej membranki, możecie do tego wykorzystać rękawiczkę gumową albo czepek kąpielowy, pompki do pojemników oraz gumki receptorki. Zakładam membrankę na mniejszy pojemnik i zabezpieczam ją gumką receptorką. Następnie mniejszy pojemnik umieszczam w większym pojemniku. Zamykam wieczko i wypompowuję powietrze z większego pojemnika. Wypompowałam już powietrze z większego pojemnika. Teraz otworzę zawór, żeby ponownie je wpuścić. Zwróćcie uwagę na to, co się będzie działo z mniejszym pojemnikiem. Membranka wygięła się. Dlaczego tak się stało? Przed wypompowaniem powietrza w obu pojemnikach panowało ciśnienie atmosferyczne. Oznacza to, że na ścianki pojemników działały także identyczne siły po obu jego stronach. Po wypompowaniu powietrza ciśnienie wewnątrz obu pojemników spadło, a zatem siła działająca na wewnętrzne ścianki większego pojemnika również zmalała. Jednak nic się nie stało, bo plastik jest na tyle sztywny, że skutecznie przeciwdziała większej sile, która wywierana jest przez atmosferę. Po wypuszczeniu powietrza gumowa membranka nie pozwala na ucieczkę gazu z mniejszego pojemnika. W większym pojemniku ciśnienie rośnie, a w mniejszym pozostaje stałe. Dlatego siła działająca na membrankę od góry zaczyna być większa od tej działającej od dołu, powodując efekt zassania membranki. Do drugiego doświadczenia potrzebne będą pojemnik próżniowy, pompka oraz balonik. Na początek napompuję balonik do wielkości mniej więcej śliwki. Następnie umieszczam balonik w pudełku i wypompowuję z niego powietrze. Widzicie, jak zmieniły się jego rozmiary? Czym jest to spowodowane? W tym przypadku ciśnienie w napompowanym balonie jest większe niż ciśnienie atmosferyczne. Jednak balonik nie zwiększa swoich rozmiarów, ponieważ siły napięcia ścianek balonika skutecznie temu przeciwdziałają.
Jeżeli zsumowalibyśmy te efekty, to okazuje się, że na wewnętrzną i zewnętrzną ściankę balonika działają identyczne siły, dlatego nie zmienia on swoich rozmiarów. Po wypompowaniu powietrza z pojemnika, siła działająca na zewnętrzne ścianki balonika maleje. Powoduje to, że siły działające na wewnętrzne ścianki zaczynają dominować i balonik się rozszerza. Jednak malejące ciśnienie wewnątrz balonika i rosnące siły sprężystości sprawiają, że balonik nie będzie rozszerzał się w nieskończoność. Zapamiętajcie, jakiej wielkości jest balonik. Teraz napuszczę do pudełka powietrza. Widzicie różnicę? Czym jest to spowodowane?